fakt. Wallhacki, aimboty i inne cheaty potrafią solidnie zawirować rozgrywkami sieciowymi. Wszystko to jednak nie wzięło się znikąd. I wszystko to jest wzorowane choćby na mechanikach singlowych. Chciałoby się zrobić materiał, to co w singlu jest normalne, to w multi jest nielegalne, ale dlaczego by nie obrócić formuły i spojrzeć, jak wszystko to, co uznajemy za cheatowanie, znajduje swoje odbicie w zwykłych funkcjach gier singlowych. Od prototypowych supermocy, przez crisisowe pancerze, a na zwolnionym czasie kończąc, wsiadajcie... Zaczynamy! Ktokolwiek, kto grał w dowolnego sieciowego shootera, wie, że nic bardziej nie denerwuje niż taki jeden cwaniaczek, za którego celowanie bierze się zewnętrzny program. Auto-aimy pozwalają na perfekcyjne headshoty w prawie każdym tytule i bez względu na odległość. Zwyczajnie maszyna liczy za nas gdzie. Trochę człowiek strzela, a pan program kulę nosi. Ale o ile wiem, w takim CSGO czy Battlefieldach na cudownych snajperów i specjalistów od plucia ołowiem między oczy trafimy dość często, po prostu znajdujemy ich na pęczki, to czy czasem konsole nas nie rozpieściły? Bo gra na padzie niesie za sobą założenie handicapu w postaci mniej precyzyjnego celowania. Nie żeby to była kwestia praktyki czy coś. Twórcy gier zakładają, że gdziekolwiek, gdzie nie spotkamy się z wymianą ognia w niepecetowych strzelankach, graczom należy się pomoc w postaci ładnie nazywanego aim assist. I w ten sposób, przechodząc Red Dead Redemption 2, w życiu nie sprzedałem tyle celnych strzałów w czoło, a i w Warzone coś niepokojąco często trafiałem. I tu właśnie jest zgrzyt. Jedno wyrasta z drugiego, a i w sieciowych grach spotkamy wsparcie. Kwestią jest tu jednak ilość tego wsparcia. Auto-aimy robią to za nas, aim assisty pomagają. Wystarczyłoby tylko podkręcić ten suwak i voilà! Jest jeszcze alternatywa w postaci Skipiego, który ma samonaprowadzane pociski, albo pistoletu Smart z Titanfalla, który trzeba było w końcu znerfować do umiejętności. Co ty robisz? Ileż to razy zdarzało się, że przeciwnik wiedział, gdzie stoisz, gdzie się ukrywasz, albo czekał wycelowany w drzwi i z palcem na spuście czy myszce po prostu czatował. Zupełnie jakby wszystkie zasłony dla niego nie istniały, prawda? Wszelkiej maści wallhacki polegają na zmianie parametrów tytułowych ścian i te stają się przeźroczyste dla hakującego, przez co można w pełni obserwować to, co zakryte dotychczas było. Czy jest to nie fair? A no bardzo. Czy w trybach dla jednego gracza również? No właśnie, już niekoniecznie. Jeśli to wszystko przeniesiemy na warunki singleplayerowe, no jest tip-top, jest okej. A mechaniki tego typu często stają się istotnymi elementami rozgrywki. Z jednej strony mamy The Last of Us i tryb, w którym wyostrzają się zmysły Joela i Ellie, co prowadzi do podświetlania postaci, a z drugiej mamy takie gry jak te z serii Arkham. I tam to już ekstremalny przypadek, gdzie widzimy wrogów, właściwie ich szkielety, spoglądamy przez ściany, mamy podświetlone elementy ważne i po prostu w trybie detektywa wszystko wydaje się co najmniej o poziom łatwiejsze. Segmenty, w których zablokowana zostaje ta możliwość, pojawiają się w późniejszych etapach i wiele osób doświadczyło potężnego skoku trudności. Taka klasyczna wizja wiedźmińskich zmysłów jednak trafia do gier sieciowych w kontrolowanej formie. Znowu umiejętności. Weźmy łowcę z Apex Legends, którego skille podświetlają ofiary, ujawniają pozycje wrogów czy pułapek i dosłownie wskazują ślady. Brzmi znajomo? Niby cheat, ale jeśli ktoś go ograniczy cooldownem, już staje się okej.
tutaj zrobię sobie małą przerwę na dygresję. Myśląc o mechanikach, które mogłyby zostać określone jako cheaty w multiku, przyszedł mi do głowy właśnie Crysis. Tam przecież wszystkie umiejętności płynące z kombinezonów nanomięśniowych mogłyby kwalifikować się idealnie. Zwiększona szybkość, niczym korzystanie z lagów, boosty siły czy zbroi i ostatecznie niewidzialność. I wtedy przypomniałem sobie, że w multi wszystko to zostało przerobione pod umiejętności, przyspieszające przeładowanie, redukcję obrażeń od upadku, aż po podświetlanych przeciwników. Nawet częściowe slow motion się pojawiło, choć lepiej rozgrywał to Max Payne 3, gdzie wszyscy w zasięgu wzroku byli mu podatni. Chciałoby się powiedzieć, że twórcy gier to cwaniaki i wszystko potrafią zaadaptować, ale kolejny przykład już całkiem pasuje do tych wymienianych różnic. Ciężka sprawa. Exploity traktowane są jako cheaty, bo choć nie ingerują w sam proces, to wciąż jest to oszukiwanie. Potężnie odczuwalne jest to w grach sieciowych, gdy większy lub mniejszy błąd zostaje odnaleziony przez graczy. Masowe nabijanie doświadczenia w Battlefield 3 poprzez niszczenie swoich robotów i naprawianie ich. Nieśmiertelni medycy blokujący drzwi w Team Fortress 2, czy nawet swego czasu World of Warcraft i bicie wrogów z dachu. I o ile w sieciowych rozgrywkach tego typu akcje są często szybko wyłapywane przez deweloperów i poprawiane, to gry singlowe już nie reagują z tak dużym wigorem. Nie mówię o czasach niekończących się kombosów w Mortal Kombat, a o współczesnym stałym dostępie do patchów poprzez połączenie internetowe. W Skyrimie mogliśmy na zmianę tworzyć przedmioty boostujące naszą alchemię, a z tym uważać potka boostującego nasz enchant i tak w kółko do maksymalnych wartości. Nie będę tutaj mówił nawet o garnkach na głowach, by cokolwiek ukraść. Najmocniej uderza mnie jednak cheezowanie w grach soulsowych. Od wielkiego smoka, którego można naszpikować strzałami zamiast walczyć w zwarciu, postanie na drzewie w Elden Ring, by malenia nigdy cię nie dosięgła. Wielu graczy nie wstydzi się tych praktyk, a From Software raczej nie biega z kolejnymi aktualizacjami niwelującymi ten problem? Ale czy na pewno? Czy to już nie jest jakaś mechanika? Now, if the timing is right, this will infinitely stunlock her while also stacking bleed. Boosting polega na przekazywaniu przedmiotów, ustawianiu się w kilka osób na wygraną albo prowadzenie instancji przez wysokopoziomowe postacie, żeby te słabsze mogły dostać więcej expa. Można to robić jak gracz z graczem, a można to załatwić poprzez specjalne programy czy sztuczne konta. A gdy mówię o botach, natychmiastowo myślę o Lost Ark, które ten problem dotyka od premiery w drastycznie dużym stopniu. Ich zadaniem? Botów, nie Lost Ark, jest farming wszelkiej maści, od łowienia ryb przez zbieranie przedmiotów po klasyczne ekspienie. I tak po całej nocy obijania przeciwników, zbierania ekwipunku, nasza postać staje się bogatsza lub silniejsza, jednocześnie psując całą ekonomię. Jak to ma się do singla? Choć zabrzmi to dziwnie, to do tego samego worka wrzuciłbym, uwaga, klikery. Tak wiem, ale pomyślmy. Nie tylko na pewnym etapie procesy się automatyzują i gra sama pracuje na twój sukces, ale i mamy ekwiwalent zostawiania gry na noc, odpalonej z takim botem. Większość tytułów oblicza czas nieobecności i wypłaca nam progres, którego nie obserwowaliśmy. Po powrocie do gry mamy mocniejszą postać, możemy kupić więcej samoklikających instancji. Proste. I didn't mean to do this, but we accidentally just warped through the level 300 boss. Kojarzy mi się jeszcze jedna rzecz na styku tych dwóch światów. Oto w Diablo progres sieciowy naszej postaci zapisywał się lokalnie, co prowadziło do potężnego ingerowania w jej rozwój. Mogliśmy w pełni rozwinąć postać, po czym wejść do multi jako niezniszczalne jednostki. Z jakiegoś powodu mogliśmy też zapisywać postacie innych graczy, więc metoda boostingu poszła jeszcze o krok dalej. Czyli te lokalnie, żeby mieć przewagę sieciowo. To takie daj, a ci przejdę, co też jest jedną z tych taktyk w Souls-like'ach. Kilka dni temu Jordan wspomniał, że gdy nie mógł pokonać bossa, przyzywał sobie jakiegoś gracza, który go praktycznie w tym wyręczał. A czy to jest zabronione? No absolutnie nie, bo przecież to integralna część takiego Elden Ringa choćby.
I okazuje się, że choć znajdziemy przykłady mechanik mogących aspirować do cheatów, to po przejściu na moduły sieciowe twórcy jakoś dają sobie z tym radę. Balansowanie na granicy przesadzonej broni OP spotyka się ze zmianą w umiejętność obarczoną cooldownem. Śledzenie kroków da się przedstawić w ograniczony sposób, a bullet time, znak zastrzeżony przez Warner, można związać łańcuchem z innymi graczami. Czasem warto spojrzeć na to z drugiej strony. To, co rozpieszcza nas w singlu, często okazuje się cheatem w sieci. A jeśli wy macie swoje typy, dawajcie znać, a ja dziękuję za uwagę i do następnego. Hej!